Czym jest dla Ciebie niepełnosprawność? No i będzie kawka. Szybciutko. No, tylko się trochę zaparzy. Jak się czujesz? No dobrze, dobrze. Jest z tego. Człowiek wstał, wyspany, powiedzmy, wstał zjadł śniadanie, wypił kawkę i teraz tak myślałem, właśnie muszę do miasta pojechać zobaczyć, do urzędu się przejść. No, zajęcie zawsze jakieś sobie szukam. Jestem osobą bardzo słabowidzącą, mam 54 lata. Mieszkam tu w Tczewie już 20 parę lat. Podobno już przy urodzeniu tego, że stwierdzono u mnie zanik nerwa od urodzenia. Tak do pewnego czasu jeździłem do okulisty, mi rodzice ze mną jeździli i też w pewnym, nie bo w pierwszej chwili nie mogli się zorientować, jak ja dużo widzę, czy w ogóle tego, czy normalnie widzę, czy słabo, ale jak robiliśmy testy u okulistki, to tam w końcu znałem i po prostu się kiedyś pomyliłem, temu się kapli, że jest coś nie tak. Się nauczyłem tych znaków i ten na pamięć. To małe dziecko, 3 czy 4-letnie, to się w pewnym momencie pomyliłem i no i po prostu tego, im byłem starszy, tym wzrok coraz bardziej uciekał, a jak zacząłem pracować, to jeszcze kiedyś jeszcze dużo czytałem książek i ten, a no w tej chwili to tylko zostały się wspomnienia. Oprócz tych wad, co miałem jeszcze, no ostatnio niestety nabyłem jaskrę i skręcenia. No, poza tym. Zawsze na przykład jak idziesz z laską, to zawsze laska z tej strony, ty masz z tyłu nogę. Za bardzo, oni jak robili tutaj metalowe drzwi, one tu na dole mają takie odejście, to muszę te drugie. Zabiję go od razu inaczej. Patrz. Nie mogę to robić. Okay, to jak w takim razie sobie radzisz z zakupami, gotowaniem, sprzątaniem, takimi codziennymi czynnościami? To znaczy w tej chwili już tu mieszkam tyle czasu, że mniej więcej się nauczyłem na pamięć, gdzie mniej więcej trafić, ale na przykład w sklepie to z reguły jak tu idę, tu mam taki samoobsługowy, to jak coś tego nie wiem, gdzie co jest, to zawsze pani proszę, panie mnie tu dobrze znają już i zawsze pomogą. Także nie ma, może jest z takimi zakupami, wiesz, ceny i tak dalej, no to już niestety, to jest wyższa szkoła jazdy. Z tym to jest problem. A tak mniej więcej wiem, co do tego idę, to wiem, co ja chcę. I tego, jak coś poproszę panią, że to bym chciał, czy to bym chciał, nie ma problemu. Wiesz, no takie ciuchy, czy coś, jak to idę z reguły z kimś, bo niestety i ceny, i ten, i kolorystyka, i to też jest problem. Generalnie to tych, na przykład tego, tak nie lubię do tych dużych sklepów, bo to jest jednak kłopot w tych dużych sklepach. Lidl, Biedronka, to samemu to jednak
No bo tu z reguły trzeba patrzeć na przykład w takich sklepach na daty ważności. Pan chciał dla siebie taką kurteczkę? Nie, tylko chcę zobaczyć. Dobra, tak, żeby okay. Wiedzieć, co dzisiaj tylko chciałem zobaczyć. Dobra, ja pokażę. Żeby się zorientować. Proszę. No na pewno nie na mnie. Ale dam rozmiar, jak będzie no, trzeba. Dobrze, dobrze, nie, tylko ja chciałem zobaczyć krój. Z daszkiem czerwonym po prostu. Napisem Polska. No takie dość tego. Nie, to ceny nie przerażają, Kacper. To jak, tak? Jak było na twój dzień? No z tego. Wstaję rano, robię sobie na przykład kawę. Siedzę, słucham radia albo sobie włączę muzykę w telewizorze. Zjem śniadanie, oczywiście tabletki, krople i tak pomalutku tego, jak co jakiś czas to sobie posprzątam, to tego, czy jakiś obiad sobie przygotuję. To już od tyle lat cały czas życia sam gotuję, to jakoś tak już się nauczyłem. Jakoś sobie pomalutku samemu radzić. Wszystko mam pod ręką i... Jak wiem, od roku mieszkasz już sam. Jak sobie radzisz? Jak się odnajdujesz w tej takiej rzeczywistości, bycia samemu już? No, to znaczy jest trochę pusto, jak to mówią. Jednak zawsze było z kimś pogadać i ten, i miałem pieska, i... A teraz jakoś tak trochę dziwnie. No, ale trzeba się do wszystkiego przyzwyczaić. A jak wygląda praca, jeżeli chodzi o osoby z problemem wzroku, osoby niewidome? To z reguły tylko pozostają, tak jak jeszcze za komuny były spółdzielnie właśnie dla takich osób niewidomych, bo w takich zakładach normalnych czy ten osoby raczej nie mają szans na pracę niestety. Z innymi takimi wadami to prędzej, ale niestety osoby z inwalidztwem z tytułu wzroku mają ciężko. No, czego byś chciał od ludzi? Czego byś oczekiwał od nich na co dzień? Znaczy, jak ja byłem kiedyś taki dość młody, to pamiętam, że takie, jak to mówią te starsze babcie, to tak bardzo, oj, ale biadoliły. Nie było to takie ten, tylko to było coś okropnego. A w tej chwili ludzie po prostu starają się pomóc. Wiesz, nieraz potrzeba pomocy, czy ten kogoś się spytać, a nie zawsze wszyscy mają ochotę odpowiedzieć. O, patrz, gdzie ten gołąbek? Podjada winogronka. Taka duża. A tu co jest? No, pomidory. A tu co? Dość fajne. A czyna? Co bierzemy? Jawka sobie weźmiemy lobot. Już dawno jabłek nie jadłem. A tam przede mną są pomarańcze? Bo czuję. Tak, tak. 14 zł 19 groszy. Poproszę kilogram jabłek lobo. No, czym marzysz na ten moment? Ja wiem, no w zasadzie, no co, trochę szkoda, że straciłem pracę w tej chwili, bo to jest jednak tak, siedzenie w domu bez pracy i ten, nawet nie chodzi o samo zarabianie pieniędzy, tylko o to, po prostu, żeby mieć, żeby coś móc robić, żeby być między ludźmi. Żeby się nie zamykać w domu.
Pamiętacie sprawę widma z Mokotowa? 26 listopada 2019 roku. Michał Grabarczyk wraca do domu po nocnej zmianie. Na podłodze widzi zmasakrowane ciało swojej narzeczonej Anny Zielińskiej. Powalona ciosem w tętnicę szyjną przy pomocy korkociągu do winy. Dobita kilkoma ciosami nożem w aortę. Motywu brak. Śladów brak. Sprawcy brak. Już pewnie rozumiecie, dlaczego widmo. A gdybym wam powiedział, że to naprawdę było widmo? Duch? Na jedno wychodzi. Ale pomyślcie, nie zabija się bez motywu. Nie da się nie zostawić śladów. Sprawca musiałby prześlizgnąć się niezauważony przez cały blok, albo być sąsiadem. Ale sąsiad ma alibi. Był na imprezie, widział go co najmniej 20 osób. Ten sąsiad musiałby na tej imprezie nafaszerować się czymś, co odebrałoby mu świadomość działania. Później musiałby wyjść, spiąć się na swój balkon na pierwszym piętrze, przejść do mieszkania sąsiadki i całkowicie bez powodu brutalnie ją zamordować. Później wrócić do swojego mieszkania, zamknąć drzwi, wyjść na balkon, zejść na ziemię i wrócić na imprezę w ciągu 20 minut. Nie. To musiał być duch. Zakłamanie jest jak pułapka, do której klucz sam połknąłeś. Masz go praktycznie pod ręką, ale nie możesz go dosięgnąć. Może często zastanawiasz się, jak przekonać ludzi do swojej, nawet najbardziej absurdalnej racji. To bardzo proste. Twoja racja musi brzmieć tak, żeby ludzie mimo jakichkolwiek faktów chcieli w nią uwierzyć. Przykładowo, kto chce mieć w świadomości, że Bogu ducha winną kobietę we własnym mieszkaniu zabił naćpany 17-latek przy pomocy korkociągu? Wygodniej założyć, że była to siła nadprzyrodzona. Narzeczony? Albo najlepiej, jeśli to ona sama wbiła sobie ten korkociąg w szyję. Bo ludzie chcą mieć poczucie, że są jednak dobrymi istotami. Hegel kiedyś powiedział, jeśli fakty nie zgadzają się z rzeczywistością, tym gorzej dla faktów. Życie w kłamstwie jest jak świadomy sen. Na początku wiesz, że to tylko sen, jednak z czasem staje się on dla ciebie wygodniejszą teraźniejszością. Wchodząc w kłamstwo, nastawiamy sobie budzik, który ma nas z niego wybudzić. Jednak za każdym razem budzik zatrzymuje się na minutę przed dzwonkiem. Często okazuje się, że kiedy wreszcie ruszy i wybije godzina przebudzenia, jest już za późno na reakcję. Mikrofala piszczy! Kurwa mać! Sypialnia czysta. Centrala, wyślijcie sanitariuszy. Sprawdź łazienkę. No to nóż i korkociąg, poza tym łazienka czysta. Dostał fałka do serca. Centrala, potrzebni sanitariusze! Kuchnia czysta, salon czysty. Kogo więcej tu nie ma. Pamiętacie sprawę widma z Mokotowa?
Pamiętam, jak kiedyś się uśmiechałam. Śmiech wypełniał przestrzeń wokół mnie. Przeglądasz stare zdjęcia i widzisz małą, uśmiechniętą dziewczynkę. Kiedyś wszystko było takie proste, prawda? To nie stało się nagle. Wszystko raczej działo się powoli. Stopniowo. Nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęło się to dziać. Co było tego przyczyną? Dlaczego tak się stało? Naprawdę byłam kiedyś szczęśliwa. Parę rzeczy, które lubiłam. Było to coś, co pozwalało mi zapomnieć. Po prostu lubiłam to robić. Ale nagle odkryłam, że już wcale tego nie lubię. Denerwuje mnie to. Frustruje. I nie do końca wiem, dlaczego. I wszystko, każda jedna rzecz straciła swój kolor. Nagle to wszystko po prostu straciło sens. Nic nie jest takie, jak było dawniej. Dlaczego po prostu nie mogę być normalna? Dlaczego? Dlaczego mam tego wszystkiego dość? Mam ochotę rzucić tą cholerną miskę. Zrozumiałam, że wcale nie muszę umrzeć, żeby być martwa. Nie zrozum mnie źle. Ja naprawdę próbowałam. Do ostatniej chwili próbowałam. Ale tego było zbyt dużo. Ten cholerny głos z tyłu głowy nie dawał mi spokoju.
cały czas go słyszałam. Pewnego dnia po prostu był głośniejszy. Nie byłam go już w stanie zagłuszyć. Tak znalazłam się tutaj. Od zawsze chciałem zostać inżynierem. Wszystkie budynki i konstrukcje to miliony małych, niezależnych elementów składających się w spójną całość. W całość, która nas podtrzymuje. Spośród wszystkich tych konstrukcji mój największy zachwyt wzbudzają mosty. Oparte na olbrzymich słupach łączą oddzielone od siebie lądy. Mosty to największy obraz ludzkich działań. To wyraz sprzeciwu wobec rwącej wody, która nieumiejętnie próbowała nas rozdzielić. Most to droga. Droga dająca nowe możliwości. Most to konstrukcja idealna. Kiedy cię poznałem, też taka byłaś. Siedziałaś w mrozie na schodach, czytając gazetę. Wyglądałaś wtedy tak pięknie, tak wyraźnie. Chciałem cię poznać, dotknąć, eksplorować z tobą wszystkie myśli i uczucia. Fascynował mnie każdy twój ruch. To jak mówiłaś, jak się śmiałaś i jak tańczyłaś. Byłaś moim azylem, w którym każda chwila była pasjonująca, bo każda była nasza. To, co budowaliśmy, miało być naprawdę niesamowite. Silne, stabilne, pewne. Nadszedł jednak ten dzień, kiedy siedząc przy stole zadałaś mi nagle to pytanie. Zapytałaś się mnie, dlaczego cię tak bardzo potrzebuję. To pytanie utknęło w mojej głowie natarczywie, doszukując się prawdy. Prawdy, która uwierała mnie pod skórą. Prawdy, którą łatwiej było zasłonić iluzją. I nagle twój obraz zaczął powoli się rozpadać. Od zawsze chciałem zostać inżynierem. Wybudować mosty i połączyć lądy. Robię ich plany. Tworzę rysunki, nieustannie wyobrażając sobie, jak będą wyglądały. Wierzę, że kiedyś mi się to uda i wybuduję te wszystkie mosty. Tak samo jak wierzę w to, że może kiedyś naprawdę cię spotkam.
Poszedłem kawałek pod górę, skręciłem w lewo i zostawiłem za sobą bruk miasteczkowych ulic. Pomyślałem, kiedyś wreszcie idąc na przykład polem, czy miedzą, czy jak przed chwilą ulicą brukowaną, czy jak może później łąkami. Kiedyś wreszcie poczuję, że uderzam o coś czołem i stanę zdumiony, bo przede mną czyste powietrze, przestrzeń wolna, nieskrępowana. Drzewa dalej, ale w pobliżu nic, żadnej nie widać w promieniu rzeczy, przeszkody, o którą mógłbym potrącić. Jednak poczułem wyraźne uderzenie, lekkie, w czoło. Dźwięk jakiś przytłumiony tego uderzenia. Więc stoję zdumiony i wyciągam przed siebie ręce. I macam jasne powietrze i dzieje się coś takiego, że moje palce czują niewidoczny opór. Dzieje się coś takiego, że pewna objętość powietrza niedotykalna jest, zamknięta jakby w bryle o niewidocznych przeźroczystych ścianach. Rzeczywiście, palce moje toczą się po okrągłym kształcie. Kula to jest, niewidoczna, zawieszona w powietrzu. Stoję nadzwyczaj zdumiony i nagle rozumiem. Wzruszenie odbiera mi mowę, a potem, kiedy wraca mi głos, krzyczeć zaczynam. Skończy nasi laski trzeci dzień, niech mnie spać, chwilku dil, chwilku dil. Wiesz co? Widziałem ostatnio za oknem i cały jest krałoś. No, ale jakby ciągle nie mogłem określić tego uczucia, jakie rozlewało się po mnie, jakie odczuwałem. Ale co tak mniej więcej było? No właśnie nie wiem, jak to opisać, to uczucie, które rozlewało się po mnie. Jakaś obojętność, radość? Nie no... Nie, nie smutek, nie obojętność, nie uniesienie, ale co, kurczę, co doprowadziło mnie do tej chwili, że po tylu latach jestem tu, żeby zobaczyć całą jaskrawość. Stary, no. Mówię ci, ignoruj te jakieś swoje te. No wiesz, no te twoje te. No ja ci słuchaj, Kenneth, no dobrze radzę. Ty się wreszcie zdecyduj, tak? Bo tak, no wiesz. Można w to i nazwać, no. Rozumiesz mnie? Nie, ej, nie traktuj tego źle, tak? Wstań.
Stań, tak? Chodź. Chodź. Bliżej, bliżej. Konrad. Kondziu. Nie róbmy ceregieli, Kondi. Ty się wreszcie zdecyduj, tak? No tak, można kurde śnić, ale wiesz. Co to za życie niby, co? No, słucham. Co to niby za życie, co? Będziesz dalej taki nieobecny? Będziesz taki dalej? Ignoruj to. Ja ci to mówię, Konrad. Ja.
Wielu uważa, że historia, którą Wam opowiem, jest o pająkach. Ale nie do końca. Przed wiekami, w okresie, gdy śmiertelnikom wzbraniano mierzyć czas na tygodnie, w lidyjskim kolofonie żyła piękna księżniczka imieniem Arachne. Oprócz licznych zdolności, jakie posiadała, najbardziej szczyciła się tymi tkackimi. Uchodziła za niezrównaną mistrzynię tkania i haftu, a jej wspaniały talent budził podziw wśród ludu. Co za cudowna tkanina! Nigdy nie widziałam czegoś piękniejszego. Twoja sztuka dorównuje boskiej. Chyba tylko Atena potrafiłaby stworzyć coś wspanialszego. Atena? Polemizowałabym. Śmiem twierdzić, że nie jestem gorsza. Czy fakt, że ona jest boginią, stawia jej talent nad moim? Nie sądzę. Wieści o umiejętnościach Arachne i jej odważnych przechwałkach szybko się rozchodziły. W pewnym momencie dotarły do uszu samej Ateny. Co ta próżna dziewczyna sobie wyobraża? Jak śmie się porównywać ze mną? To ja jestem patronką kobiecego rzemiosła. Tkactwo to moje powołanie. Tkactwo to moja miłość. W końcu bogini, nie mogąc znieść wszechobecnych pogłosek, postanowiła rzucić wyzwanie Arachne. Skoro księżniczka uważa się za biegłejszą ode mnie, może się o tym przekonamy. Podejmujesz wyzwanie? Czy strach cię obleciał? Tak oto stanęły do rywalizacji. Przed oczami śmiertelników rozegrał się hafciarski pojedynek, jakiego nigdy wcześniej, ani nigdy później, nie widział świat. Z wielkim zapałem ruszyły do pracy. Z niebywałą prędkością i precyzją wyszywały swe tkaniny. Tkały cały dzień, aż wreszcie, przed samym zachodem słońca, ukończyły swoje dzieła. Atena ukazała bogów w sile i chwale, potężnych, groźnych władców świata. Arachne zaś ośmieliła się przedstawić niecnoty bogów. Jej praca obnażała słabość nieśmiertelnych do ziemskich kobiet. Tkanina księżniczki była niezwykle piękna, niemalże żywa. Publika jednogłośnie przyznała wygraną Arachnę. Teraz stało się pewnym, że nikt nie prześcignie jej w swym kunszcie. Musiała to przyznać też sama Atena, której praca dorównywała dziełu rąk Arachne. A to dla bogini było nie do przyjęcia. Atena wpadła w szał i zaślepiona gniewem rozdarła tkaninę rywalki. Zrozpaczona Arachne nie mogła znieść upokorzenia i uciekła. Atenę opuścił gniew i poczuła wstyd. Postanowiła odnaleźć księżniczkę i naprawić swój błąd. Nie mam takiej mocy, by móc ci zwrócić życie. Wielu uważa, że historia o Arachne jest o pająkach, ale tak naprawdę to historia o szczurach, a konkretnie o ich wyścigu.